Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Jak już jakiś czas temu mówiłem, chciałem przywrócić do żywych mój pierwszy komputer, jakim był tam IBM NetVista na Pentiumie 3. I wtedy dodałem sobie do obserwowanych właśnie to sformułowanie, czy tą nazwę IBM NetVista. Na kilku serwisach dodałem ją sobie do obserwowanych. I jakiś czas temu, z 2 tygodnie temu, przyszedł mi mail, że pojawił się na sprzedaż komputer właśnie IBM NetVista. Trochę nowszy niż ten komputer, który ja miałem, ale był on wystawiony za 30 zł. Nie pamiętam już dokładnie, co tam było w opisie tego ogłoszenia. To obecnie już na to ogłoszenie się nie da wejść, ono już jest nieaktywne. Parafrazując to, co było napisane w tym ogłoszeniu, to komputer kiedyś tam działał, ale od kilku lat nie jest włączany. Nie wiadomo, czy działa, nikt go nie testował. Po prostu jakiś stary komputer, nietestowany, niesprawdzany, 30 zł. Tutaj zostało kawałek etykiety, jak widzicie, stary komputer IBM NetVista 8303442G P4 i tutaj mamy 2260 MHz. Szczerze mówiąc, w tym ogłoszeniu nie było zbyt wiele informacji, nie było informacji o karcie graficznej, o dysku, o pamięci RAM, tak naprawdę o niczym, tam tylko było napisane, że to jest Pentium 4 i tyle. Po samym modelu możemy się domyślać, co tam może być, ale jeszcze tego nie otwierałem, jak widzicie, to jest zaplombowane, paczka czekała na otwarcie jej i zobaczenia, co jest w środku. Tak więc może otwórzmy tą paczkę, zobaczmy, co tam mamy w środku. Jeszcze jedną rzecz zaznaczę, nie wiem, czy to widać, ale na ta paczka, ona jest taka trochę ukurzona. I ona była taka trochę ukurzona, jak ją odebrałem z paczkomatu, bo to było do paczkomatu. I nie wiem, czy to dokładnie widać, ale tutaj chyba ślad widać butów. Ta paczka jest dość ciężka, jest taka, bym powiedział, dość solidna, więc nie zdziwił mi się, gdyby ktoś po niej stawał. Ona jest naprawdę ciężka, nie wiem, ile ona waży, z 15 kg, 16 kg. Byłem zaskoczony, odbierając tą paczkę właśnie z paczkomatu, że ona jest taka ciężka. Ale mówię, z 15-16 kg to ona waży. I zobaczmy, co tam jest w środku. Dobra, z tego co widzę, mamy tu kilka warstw stretcha. Pod stretchem mamy tutaj jakiś karton. I za chwilę spróbujemy to już dobrać się do środka. Po samych zdjęciach też nie było zbyt wiele widać. Jedyne, co było widać, to to, że komputer jest trochę tam zabrudzony. No i faktycznie najczystszy to on nie jest. Mógłbym nawet powiedzieć, że dość brudny. Z boku mamy licencję Windowsa XP, więc to jest trochę nowszy komputer niż ten mój komputer. Komputer jest naprawdę, naprawdę usyfiony. Zaraz do niego przejdziemy, tylko zabiorę jeszcze ten karton spod spodu. Dobra, że on taki brudny, aż przyjdzie, to nic się nie spodziewałem. Zaraz spróbuję go może przetrzeć jakąś chusteczką nawilżaną i zobaczymy, jak ta chusteczka będzie brudna. I jak on z zewnątrz jest taki ładny, to jestem ciekawy, jak będzie wyglądał w środku. Dobra, przetrzemy go. No, taki trochę niezaczysty jest, ale z drugiej strony, czego się spodziewać za 30 zł? Ja go trochę jeszcze przetrę tutaj, tak na szybko, żeby się po prostu nie pobrudzić. Komputer gdzieś musiał albo długo stać, co jest prawdopodobne z racji na wiek tego komputera, albo też do końca był wykorzystywany właśnie z uwagi na jego wiek, na jego zastosowanie. Być może po prostu był w jakimś systemie połączony z jakimiś urządzeniami, które po prostu wymagały do działania Windowsa XP, po prostu jakiegoś starszego systemu. No jedyne, co jest pewne, komputer nie jest w idealnym stanie, ale no znów, za 30 zł czego się byśmy mogli spodziewać? No najważniejsze dla nas powinno być to, żeby ten komputer był w miarę sprawny. Komputer jest dość długi, ale dość niski, dość wąski, no i przede wszystkim dość mocno ubrudzony. Widzę, że otwiera się go tak samo jak mój komputer, czyli z dwóch stron naciskamy. I z tego, co pamiętam, to się do tyłu przesuwało. Okej, nie do tyłu, jednak do góry, dobra. Aha, i przód możemy już zabrać. Wszystko tu jest naprawdę dość mocno zabrudzone. Pierwsza rzecz, którą chciałem sprawdzić, czego nie było na zdjęciach, czy ten komputer ma port AGP. I z tego, co widzę, ten komputer ma port AGP, czyli można powiedzieć, że będzie można z niego zrobić jakiegoś retro peceta do grania. Jeżeli coś tu jest uszkodzone, to stawiam, że zasilacz może być po tylu latach uszkodzony. Nie wiem, czy na tym komputerze gdzieś mam napisane datę produkcji. Szczerze mówiąc, nie widzę tu takiej.
Znalazłem informację, że był wyprodukowany w UK, czyli w Wielkiej Brytanii, i mamy tutaj prawdopodobnie datę wyprodukowania, tylko ona jest trzycyfrowa i to jest 307, 307. Nie wiem, czy to jest na przykład lipiec 2003, ewentualnie marzec 2007, chociaż w marcu już raczej takich sprzętów nie było. Z drugiej strony mogę się mylić. No dokładnie nie wiem, z którego to może być roku, ale stawiając po Windows XP, a sprawdzę jeszcze na licencji, czy jest napisane, który jest to service pack. Czasem jest napisane, że który to jest service pack, to po tym moglibyśmy dojść. Na licencji mam napisane Windows XP Professional, 1 do 2 CPU, czyli ta licencja jest też na komputery dwuprocesorowe i dla komputerów IBM. Jestem też w sumie ciekawy jeszcze jednej rzeczy. No mamy tu licencję na XP-ka, znaczy mamy tu naklejkę XP-ka. Czy uda nam się na tym komputerze aktywować tego XP-ka? To by było ciekawe. Zastanawiam się, jak tu się wyciąga te zatoki tutaj, bo to chyba powinno się po prostu podnosić. Nie chcę też tutaj niczego zepsuć. Okej, tak się to wyciąga. Tutaj mamy same dyskietki. Zastanawiam się, czy w tym komputerze jest dysk. Nie było tego opisanego w ogłoszeniu. I mamy tutaj dysk. Nie wiem o jakiej pojemności. To jest na pewno dysk HDD, ale jakiej pojemności to nie wiem. Widzę, że też mamy pamięć RAM. Generalnie komputer się wydaje kompletny. Mamy tu zintegrowaną kartę graficzną, z tego co widzę. Nie mamy tu dedykowanej karty graficznej. Tutaj mamy takie coś, żeby łatwiej nam powietrze do procesora trafiało. Jak widzicie, ten komputer jest dość zabrudzony, ale z tego co już widzę, mamy chyba ten nowszy, przynajmniej tak mi się wydaje, że mamy już ten nowszy typ zasilaczy, gdzie mamy 24 pin plus 4 pin dla procesora. Wyjmijmy sobie jedną kość pamięci RAM i sprawdźmy w ogóle, co to jest za pamięć RAM. A może obie wyjmijmy? Coś czuję, że wyczyszczenie tego do jakiegokolwiek stanu sensownego będzie nie lada wyzwaniem. Mamy tutaj kości Samsunga, 256 MB i druga kość jest taka sama, czy inna? I druga kość jest taka sama, też Samsung DDR1 CL2,5. Akurat gdzieś mam DDR1, dwie kości po 1 giga, więc jeżeli by była potrzeba, możemy to sobie rozbudować. Ale na razie może nie rozkładajmy go na części. Sprawdźmy, czy to w ogóle się uruchomi, czy to w ogóle działa. Tak więc ja z powrotem wkładam te pamięci. Tak więc łącznie tu mamy 512 MB. To niby wydaje się, że tu jest nawet w miarę okej dużo miejsca, ale jednak tego miejsca za dużo nie ma tutaj. I trudno na przykład włożyć pamięć RAM, ale już przesuńmy ten komputer, przyniosę jakiś monitor i zobaczymy, czy to... O, teraz zauważyłem, że to się też odpina. Przesuńmy go na bok, podłączę jakiś tutaj monitor, sprawdzimy, czy to w ogóle odpala. Dobra, oczywiście mam problem, żeby ustawić to tak, żeby było widać i komputer, i monitor. Tak więc monitor na chwilę tu odsunę, żeby przy pierwszym włączeniu było widać nasz komputer, bo już miałem takie uruchomienia komputerów, gdzie zasilacz potrafił sobie wybuchnąć. Patrząc też na stan tej obudowy tego komputera, mam wrażenie, tak jakby on przez jakiś czas przebywał w wilgoci, zwłaszcza, że te porty tutaj, te osłony, są całe zardzewiałe od zewnątrz. Tak więc takie mam podejrzenia, że on gdzieś był narażony na wilgoć. Tak więc może najpierw włączę tutaj przedłużacz, sprawdzimy, co się stanie. Ok, komputer coś tam ożył, ale się sam z siebie nie włączył. Ok, załączyło się coś. Czy nam komputer coś pokaże na ekranie? Jestem tego ciekaw. Komputer się włącza, ale na razie nic na ekranie niestety nie mamy. Nie wiem, czy w tym komputerze jest głośnik, który by pikał. Chyba powinien być, ale no to też może być inny problem. Niekoniecznie to musi być problem ze samym komputerem jeszcze. Nawet głupia, padnięta bateria BIOS-u może nam nie pozwolić się włączyć. Sprawdźmy, czy napęd działa. Napęd oczywiście się nie wysuwa, ponieważ... O, wysunął się. Ale pewnie nie wysuwa się i wsuwa przez te takie tam są paski, które z czasem po prostu się rozciągają. Pierwszy raz napęd miał problem z otwarciem się i zamknięciem, a teraz już się otwiera i zamyka normalnie. Wentylator na chłodzeniu nam tutaj szaleje strasznie, ale samo chłodzenie jest zimne. Może sobie wezmę multimetr i pomierzę napięcie, bo na ekranie nadal nic nie mamy. Tutaj może postawię multimetr, mamy dobry zakres, dobry. Skąd by tu ukraść napięcia? Może gdzieś z napędu? Ile to będzie takie proste? Może ja po prostu to sobie podniosę. Dobra, wypiąłem sobie to. Wszystko jest takie dość już leciwe i ten plastik jest taki, że mam wrażenie, jakbym mocniej go nacisnął, to by tutaj wszystko popękało. Zwłaszcza te moleksy. Dobra, włóżmy sobie masę tutaj na przykład. I tu sprawdźmy sobie 12 V. 11,95 nie ma tragedii.
Nawet bym powiedział, że jest w miarę ok. Na pewno jest w normie jeszcze 12V, w normy ATX. Sprawdźmy sobie jeszcze 5V, jak tu mamy. 5 i 1 to też chyba jeszcze jest norma ATX, bo chyba norma ATX jest do 5,3. Dobra, nie pamiętam teraz, ale też jest w miarę w normie. Jeszcze mogę poszukać gdzieś 3,3V. Tylko gdzie ja tu znajdę 3,3V? Dobra, tu włożymy sobie masę i spróbujemy sobie jakoś z 20 pin odczytać. No i 3,3V też jest w miarę dobre. Więc zasilacz wydaje się, że pomimo lat działa całkiem nieźle. Tylko czemu nie mamy obrazu? Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo być może monitor mamy po prostu ustawiony na DVI, a nie na VGA. Akurat to problemu nie powinno być, ale sobie jeszcze sprawdzimy w monitorze samym, czy wszystko jest ok. Brak sygnału przejścia w stan uśpienia. Czyli tu nam monitor nic nie mówi za wiele. Jest jeszcze szansa, że sam kabel tutaj mam uszkodzony VGA. Chociaż jeżeli mnie pamięć nie myli, sprawdzałem go ostatnio i on był jeszcze w miarę sprawny ostatnio. Żeby wykluczyć monitor, podłączę sobie monitor tutaj obok do komputera. Dobra, podłączyłem monitor, ale co ciekawe, chyba nie jest wykrywany. Więc czyby to była wina monitora? Tutaj nie, dobra. Jednak monitor jest, działa, tylko ma jakieś dziwne tutaj problemy ze sobą, bo rozmazuje strasznie wszystko. No monitor działa, ale coś tam ma problemy z tym VGA jednak, ale przede wszystkim działa. Podłączmy go do naszego tutaj IBM-a. Nie wiem, czy też pamiętacie, miałem też kiedyś innego IBM-a, który był kiedyś prawdopodobnie kasą fiskalną i tam też miałem problemy z kartą graficzną, bo okazało się, że zintegrowana karta graficzna nie działa. Jednak potem okazało się, że gdy podłączyłem dedykowaną kartę graficzną, tam akurat portu VGA nie było, ale miałem kartę pod PCI, to ta karta pod PCI nam zadziałała. Dobra, zresetujemy go jeszcze może. No bo to też, że on się sam z siebie włączył po podaniu napięcia, chyba nie jest do końca odpowiednie, chyba że tak był ustawiony w BIOS. Ale to mi sugeruje, że tutaj może być po prostu bateria BIOS-u padnięta. Nie reaguje w ogóle na przycisk power. Klikam tutaj go i tutaj nic się nie dzieje. Wyjmijmy sobie tutaj ten cały panel. Nie, komputer chyba w ogóle nie reaguje na to. Spróbujmy odszukać, gdzie jest bateria BIOS-u. Może ją znajdziemy. Wyłączę może tutaj zasilanie. O, widzę już naszą baterię BIOS-u. I pomimo tego, że komputer mały nie jest, to dostać się gdzieś tutaj, no jest pewnym wyzwaniem. Odepnijmy sobie dysk może jeszcze, żeby było łatwiej. I spróbujmy wyjąć tą baterię BIOS-u. Sprawdźmy, ile voltów ma ta bateria nasza. Znów multimetr mamy. I znów sobie sprawdźmy, ile bateria BIOS-u ma. Nic nie ma. Dosłownie padnięta. 0,15V. Jeżeli dobrze mam ustawiony, dobrze. Bateria jest padnięta, a w niektórych komputerach może to powodować problemy. Nie mam tu chyba nigdzie nowej baterii, ale sobie wyjmę z jakiejś innej płyty głównej. Nowa bateria powinna mieć około tam 3V, nawet nieco ponad 3V. Wyciągnąłem z innej płyty głównej baterię, tak żeby sprawdzić. Dobra, ta ma 3,7, także włączymy sobie tą i sprawdzimy, czy coś to nam zmieni. Dobrze, podłączmy sobie tutaj. A, to jest napęd, to w sumie dysk i tak jest podłączony. Dobra, jak mamy wszystko podłączone, mam nadzieję, że problemem nie jest na przykład to, że klawiatura nie jest podłączona, ale nie wydaje mi się. Pamięci chyba dobrze włożone. Także dobra, odpalamy napięcie i sprawdzamy, co się będzie działo. Ekran nam się zaświecił, Fujitsu, ale brak sygnału dalej. Tak więc pomimo wymiany baterii tutaj nic nie startuje na razie. Może po prostu powinniśmy spróbować z dedykowaną kartą graficzną. Być może faktycznie tutaj padła ta zintegrowana grafika. No może być też szansa, że gdzieś po prostu z worka jest źle ustawiona, albo była tu karta graficzna dedykowana, ale na którymś momencie po prostu została wyjęta. Jak widzicie, te porty są naprawdę dość zarezywiałe, tego na zdjęciach chyba aż tak bardzo nie było widać. Tak więc poszukam chyba jakiejś dedykowanej karty graficznej i sprawdzimy, czy z tą dedykowaną kartą graficzną zadziała. Niepokoi mnie to, że to chłodzenie jest kompletnie chłodne. Ono nie jest naddelikatnie ciepłe. Tak więc wyłączamy go. Dobra, mamy tego poprzedniego IBM-a. Z niego tam miały być jakieś filmy, ale ostatecznie nie było, ponieważ miałem nadzieję, że znajdę jakąś ciekawszą kartę graficzną na PCI, a jednak nie znalazłem. Dobra, jednak z tego co widzę, ten komputer jest trochę nowszy, bo mamy już tutaj SATę, a tam nie mieliśmy. Zastanawiam się teraz, jak wydobyć tą kartę graficzną stąd. Też jeżeli będziecie słyszeli burzę jakąś, to nie u was, to u mnie. Znaczy może być i u was, ale u mnie właśnie zaczyna być nieciekawie, czy może właściwie ciekawie na dworze, jak kto tam lubi sobie. Dobra, spróbujemy to wypiąć. Tego komputera dawno nie zaglądałem do niego, więc nie pamiętam, jak tutaj się to wyciąga. Dobra, udało się to wyciągnąć, tą kartę. Okej, mamy kartę. Śrubkę może wkręcę, żeby się tu nic nie zgubiło.
Mam nadzieję, że problemem tutaj nie będzie to, że ten komputer jest niskoprofilowy i że da się włożyć tutaj tą kartę. No widzę, że będzie problem tutaj z zasilaczem. Są niestety problemy z tym śledziem, bo tutaj jest niskoprofilowy, tutaj jest normalna karta. Ale spróbuję wykręcić śledź i zobaczyć, czy może bez śledzia to jakoś nam wejdzie lepiej. Będę też chyba musiał niedługo kończyć na dzisiaj. Jak wspominałem, idzie burza i jest całkiem blisko. A u mnie niestety zdarza się tak, że jeżeli jest burza, to nie ma też prądu. Co może oznaczać, że o ile wideo jeszcze będziecie mieli, to mogę stracić audio z tego mikrofonu, ponieważ nagrywam na stacjonarce, a tego bym nie chciał. Dobra, zdjąłem tutaj tego śledzia. Największym problemem jest tutaj ten port, nie wiem jak to się nazywa, ale nazwijmy to cinchem. Jakoś to jest założone, ale czy to będzie działać na 100% nie powiem. No, na dworze jest już nieźle, tak więc włożyłem kartę, sprawdzamy jeszcze na szybko, czy to będzie działało. Tak więc włączam zasilanie. Ok, i czy teraz nam coś się pojawi na ekranie? Nie, brak sygnału, przejście w stan uśpienia. Czyli coś z tym komputerem jest nie tak. Nie wiem jeszcze, co jest z nim nie tak, ale pewnie się niedługo dowiem. Dobra, tak więc na chwilę kończymy. Dla was to pewnie będzie przerwa w filmie, ale w skrócie, co zrobię w tej przerwie? Postaram się dowiedzieć... Kiedy się skończy burza, ale to nieważne. Postaram się dowiedzieć, co jest nie tak z tym komputerem. Myślę, że w przerwie też go wyczyszczę. Może pomoże na przykład ponowne osadzenie procesora, po prostu wyjęcie wszystkiego i włożenie ponownie. No zobaczę to za chwilę, wracam za sekundę. Dobrze, witam ponownie. To co widzieliście przed chwilą odbyło się wczoraj, tak więc dla mnie to jest kolejny dzień. Wczoraj po nagraniu, jak widzicie, wszystko rozebrałem do po prostu najdrobniejszej części. Ta obudowa trafiła po prostu pod prysznic, została umyta. Płytę lekko przedmuchałem. Tutaj już widać na tej płycie oznaki jej zużycia. Na przykład w tym miejscu, nie wiem czy to będzie widać, ale tu już dobrze widać, że no ta płyta była w pewnym momencie po prostu w wilgoci i tą wilgoć po prostu tutaj widać. Sama obudowa też ma masę już tutaj wżerów z wilgoci. Nie wiem czy ten komputer gdzieś był po prostu w piwnicy w wilgoci, czy może gdzieś tam na przykład ktoś go wyrzucił, gdzieś leżał kilka dni w śmietniku, padał sobie deszczyk, gdzieś tam sobie nawpadał, a ktoś stwierdził, że go zgarnie i sprzeda na Eliksie. Nie znam historii tego komputera, ale w każdym razie gdzieś tutaj, na przykład tutaj dużo widać wżerów. Tak więc komputer jest w takim średnim stanie. Jakoś to się udało doczyścić, ale jak widzicie, podejrzewam, że ten komputer nigdy nie był czyszczony, albo dawno nie był czyszczony, bo to wygląda tak, jakby to było brudne, ale to nie jest brudne, ja to już próbowałem doczyścić. To po prostu, już nawet nie wiem jak to nazwać, no ale to już jest taki brud, którego nie zmyjecie, a tu na przykład już mamy po prostu wżery w tym metalu. To wygląda, jakby było brudne, ale powtarzam, to nie jest brudne. Ale przejdźmy może do najważniejszej kwestii, czy sprzęt działa. I tak, wczoraj udało mi się uruchomić, działa nawet stabilnie, nie ma z nim żadnych problemów. Dlaczego ten komputer się nie chciał włączyć? Problemem nie była zintegrowana karta graficzna, ta działała bez problemu, a problemem było coś innego. Tam robiłem wczoraj jakieś zdjęcia, tak więc pewnie wam tutaj je dodam do materiału, ale gdy ściągałem to chłodzenie, zauważyłem, że to chłodzenie jest tak jak teraz zamontowane. Ono było tak zamontowane, tak jak teraz są zamontowane tutaj te, nie wiem jak to nazwać, trzymaczki do chłodzenia. One dosłownie były luźne. Tutaj mamy to chłodzenie. Jak ja zdjąłem to chłodzenie, to procesor miałem tutaj. Po prostu to ten procesor wypadł z soketu i został na chłodzeniu. Podejrzewam, taka jest moja teoria w tym, że ktoś chciał zmienić pastę albo po prostu zrobić coś z tym komputerem, zdjął chłodzenie, zobaczył, że procesor został na chłodzeniu, przestraszył się, wsadził to ponownie, no i to już działać nie chciało. Nie dokręcił też tutaj tego, więc te styki tutaj mogły nie stykać, a może po prostu nie wsadził tego do końca i nie przekręcił, bo po prostu procesor nie chciał wejść do zamkniętego soketu. Tu jakoś udało mi się oddzielić ten procesor od tego soketu. Tutaj była taka straszna pasa, nie wiem, jakaś silikonowa i ona po prostu była okropna, bo tak się kleiła po prostu strasznie. Większość tej pasty wczoraj po prostu wyczyściłem i zamontowałem to chłodzenie. I przy drugiej próbie ściągnięcia tego chłodzenia już nie został mi sam procesor tutaj, znaczy został mi sam procesor, ale gdy próbowałem odkleić ten procesor, to nie dość, że sam procesor odpadł, to jeszcze IHS został. Czyli naprawdę tutaj coś było mocnego, że aż IHS mi tutaj odpadł.
Oczywiście zaraz sobie damy i tu, i tu, i tu, wszędzie damy sobie pastę. I pomiędzy rdzeniem a tym IHS-em, i pomiędzy IHS-em a tutaj chłodzeniem. No i po prostu, gdy to wszystko rozkręciłem, potem znów to złożyłem, próbowałem włączyć ten komputer, okazało się, że komputer się po prostu włącza, tak więc problemem było prawdopodobnie złe obsadzenie tutaj procesora. Myślałem też przez chwilę, czy to przypadkiem nie wystąpiło podczas transportu tego komputera, no ale raczej podczas transportu same śrubki się nie wykręciły, ktoś chyba im wcześniej pomógł. Tak jak wspominałem już o samej płycie, widać na niej gdzieś tam ślady zarlania. Tutaj te porty też już najładniejsze nie są, ale też ślady zużycia widać po tych, zwłaszcza dwóch kondensatorach, które już są tutaj wyoblone, wybrzuszone, tak więc je wypadałoby wymienić. Reszta wydaje się na razie ok, ale te dwa już chyba proszą o wymianę. Pozostałe kondensatory wyglądają chyba ok. No może po prostu przejdźmy do składania. Tutaj te zaślepki portów, też mam gdzieś ich zdjęcie, one były strasznie zjedzone już rdzą, także wziąłem jakiś po prostu spray czarny i je psiknąłem na czarno. Nie wyszło to najlepiej, ale też jakoś specjalnie dużo do tego czasu nie przyłożyłem, ale moim zdaniem wyglądają dużo lepiej i nawet jakoś można powiedzieć, że będą pasować do tych takich rączek, które trzymają tutaj te napędy. Tak więc powoli zacznijmy może od właśnie złożenia tej obudowy do kupy. Tutaj nie będzie żadnych kart rozszerzeń, przynajmniej na razie nie będzie kart rozszerzeń. Włożę te zaślepki. Dobra, zaślepki włożone. I tutaj mamy taki niebieski element, który nam blokuje te zaślepki, także też go włożymy. Tylko jak on był? Czy on był tak, czy tak? Tak, pewnie był. Ok, mamy to włożone. Zanim jeszcze samą płytę zamontujemy, co musimy tu zamontować? Tutaj mamy port COM, ale to w sumie on może być. Chyba już samą płytę możemy zamontować. Tam było łatwiej, tylko tą płytę. Tutaj mamy od spodu, na backplate mamy takie coś i musimy to po prostu wsunąć w tą obudowę. Okej, chyba się wsunęło. Tutaj coś mi nie pasuje, coś nie dochodzi chyba do końca, chociaż spróbuję ponownie. Wysunę to i jeszcze raz wsunę. Okej. Wsunęło się. Pewnie słyszeliście teraz Windowsa, ale on coś mi dzisiaj szaleje. Na zewnątrz jest burza i co chwilę, o, co chwilę coś się odłącza, co chwilę coś się podłącza, wyłączę te może głośniki. Co chwilę ma jakieś nieznane urządzenie podłączone do siebie. Tutaj może już ją przykręcimy, tą płytę. Żeby tą płytę oczyścić tak fajnie, do takiego fajnego stanu, to pewnie trzeba byłoby ją włożyć do jakiejś maszyny. Nie wiem jak one się nazywają, czy są jakieś ultradźwiękowe, czy jakie one są, ale takie jakie się stosuje po prostu w serwisach komputerowych. Można byłoby też chyba spróbować, nie pamiętam jaka to była tam woda, ale można najpierw wyczyścić taką wodą, chyba demineralizowaną, a potem jeszcze alkoholem izopropylowym, jakoś delikatnie szczoteczką. I to też powinno zadziałać. No ale patrząc już na ten stan tej płyty, na razie tego nie będę robił. Może kiedyś spróbuję. I chyba śrubki płyty to były te. Samą płytę mamy zamontowaną, było to trochę problematyczne, bo płyta nie do końca chce się tu ułożyć. Dodam też, że jak odkręcałem te tutaj śrubki wczoraj, to miałem wręcz wrażenie, że te śrubki odchodzą z tym lakierem na PCB. Na szczęście chyba tutaj lakier nie odchodził, ale było takie dziwne wrażenie, jakby te śrubki wręcz były przyklejone. Stąd też moje domysły o tym, że może faktycznie gdzieś on był tu zalany. Przejdźmy dalej z tym składaniem. Teraz może zajmijmy się głośniczkiem i tutaj front panelem, że tak powiem. Przycisk tutaj mamy zasilania i on jest zamocowany tak. I z tego co widzę, na przykład przycisk zasilania jest identyczny jak w moim Dellu, którego miałem tam x lat temu. Ok, wskoczył na miejsce, już możemy go tu jakoś ułożyć i podłączyć. To jest takie nietypowe zasilanie IBM-a. Nie wiem, czy przed chwilą nie powiedziałem Della, ale to chyba nie jest takie istotne. Tu mamy głośniczek. Ten głośniczek służy do po prostu do Windowsa, do takich rzeczy. To nie jest PC speaker, sam PC speaker jest tu. To jest po prostu głośnik do samego komputera. On jest po prostu podpięty tutaj pod kartę dźwiękową i wszystko to, co się dzieje na komputerze,
można właśnie odtwarzać na tym głośniku. Nie wiem, jaką on ma jakość. Podejrzewam, że nie najlepszą. I ten głośnik podłączamy, jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj. Nie pamiętam już, jak to było mniej więcej poprowadzone. Podłączmy sobie jeszcze porty USB i one musiały iść tak. Okej, porty USB mamy. W moim nie było przednich portów USB, ale co ciekawe, była opcja do ich zamocowania, ponieważ po prostu było na to miejsce, chyba na płycie głównej, nie wiem, czy było podpięcie, czy nie, ale była możliwość po prostu zamocowania przednich portów USB. Dobra, z obudowy został nam jeszcze port COM, tylko nie wiem, gdzie on jest. Dobra, znalazłem port COM i jego też tu musimy przykręcić. Okej, może tak to zrobię. I wypadł nam IHS. O tym nie pomyślałem, że to się może stać. W złą stronę chyba, tak to powinno iść. I zaraz to sobie tutaj przykręcimy. Na razie złapię to tak na szybko, a za chwilę dokręcimy to sobie śrubokrętem. Okej, powinno się trzymać. Kręcimy to sobie śrubokrętem, tylko żeby mi bit nie wypadał. Coś się niestety z tym śrubokrętem stało. I niestety wypadają z niego bity. Będę musiał poszukać coś innego, ale dobra, mamy tutaj port COM już w miarę, wydaje mi się, już solidnie wkręcony. Dobra, tylko gdzie on był podłączony? O, i z tego co widzę, to nie zauważyłem tego wcześniej, ale port COM chyba wyszedł z całą obudową, a samo złącze jest tutaj, nie wiem, czy to będziecie widzieć, więc po prostu muszę to włożyć tak. Po prostu piny zostały, a sam plastik wyszedł. Okej. Jest na miejscu. Tutaj mamy takie coś, ale nie wiem, gdzie to było zamontowane. Podejrzewam, że może gdzieś tu z tyłu. Chyba już powoli możemy zakładać tu chłodzenie. Ale oczywiście zanim chłodzenie, to jeszcze IHS. Dobra, i czyścimy sam tutaj IHS. Dobra, wyczyszczone. Gdzieś to może tu odłożę na razie. I jeszcze chłodzenie sobie wyczyszczę. Dodam też, to też chyba mam na zdjęciach, że właśnie między IHS-em a chłodzeniem była ta dziwna pasta. Ten dziwny taki silikonowa pasta, natomiast już między IHS-em a samym rdzeniem tego procesora już było coś, co przypominało normalną pastę, więc nie wiem, może ktoś w przeszłości zmieniał pastę, ale właśnie odpadł mu ten procesor z IHS-em i on zmienił nie pastę między tym IHS-em a chłodzeniem, a między rdzeniem a IHS-em, nie wiem. Tylko strzelam, nie wiem, jakie oryginalnie tutaj Intel stosował pasty, ale może po prostu sobie to zamontujmy. Dobra, IHS mamy w miarę zamontowany, jednak on już raczej nie będzie się tak trzymał, jak wyszedł z fabryki, więc tutaj z tym muszę delikatnie. Nie wiem, czy to widzicie w kamerze. Widzicie raczej w kamerze, ale na zewnątrz jest burza, a mi światło miga. Nie wiem dlaczego. Komputer się nie wyłącza, ale samo światło coś miga. Mam nadzieję, że nie przerwie mi to nagrywania. Ale dobra, to może zakładamy teraz chłodzenie, tylko jeszcze pasta oczywiście. Dobra, chyba tak to chłodzenie zamocuję. To nie jest normalne tutaj mocowanie chłodzenia, jakie było w Intelu wtedy, ale wydaje mi się, że jest o niebo lepsze niż to, co miał fabrycznie Intel. Intel miał taki plastikowy koszyk, natomiast tu mamy takie coś, co odchylamy na boki. Jakoś tutaj wciskamy chłodzenie, potem to z powrotem dajemy w ten sposób. I się ubrudziłem całą pastą. I już po prostu przykręcamy te śruby tutaj z boku. Dobra, samo chłodzenie mamy już tutaj zamontowane. W międzyczasie zapisałem sobie też na wszelki wypadek audio, bo nagrywam go na stacjonarnym komputerze, tak żeby mi się nie wysypało, a jak się wysypie, żeby się nie wysypało całe, tylko kawałek. Podpinamy sobie tutaj wentylator do tego chłodzenia. Z tym wentylatorem też jest pewna obawa, czy on jest na pewno w 100% sprawny, albo z samą płytą główną, bo gdy miałem ten komputer uruchomiony po prostu do BIOS-u, to wentylator chodził sobie cały czas spokojnie, ale chodził sobie cały czas. Natomiast gdy już załadował się system, to ten wentylator się wyłączył, chłodzenie robiło się coraz cieplejsze, potem się włączył na 30 sekund, znów się wyłączył, więc nie wiem, czy tak ma być. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze chyba nie było systemu, który by po prostu wyłączał do zera wentylator, ale być może się mylę. Może ta płyta już to ma. Trzeba będzie to po prostu zweryfikować w BIOSie. Co teraz zamontujemy sobie? Może po prostu zasilacz.
Mniej więcej sprawdzałem, ile ten komputer może mieć lat. Z tego, co wywnioskowałem, jest to komputer z mniej więcej 2003 roku. Tego jeszcze nie powiedziałem, ale możecie to zobaczyć. Komputer przed z dyskiem, zainstalowanym Windowsem, z wszystkimi plikami poprzedniego użytkownika, który go użytkował. Nie było tam zbyt wiele plików, ale coś tam było. Właściwie nadal jest, bo jeszcze go nie sformatowałem. Ale w dużym skrócie, z tego, co zauważyłem na szybko, to komputer jeszcze w połowie 2014 roku był użytkowany, potem przestał, no bo to już wtedy już był leciwy sprzęt. Dobrze, przykręćmy sobie zasilacz. Zasilacz jest kompletnie nietypowy, więc jego wymiana zdecydowanie byłaby utrudniona. Można byłoby tu próbować jakoś włożyć SFX, nie wiem jak się mówi, ale taki mniejszy zasilacz, być może on tu by w miarę pasował. Znaczy na pewno trzeba byłoby coś tutaj przerabiać, żeby to pasowało, jeden do jednego by to nie pasowało. Ale gdyby coś się z nim stało, to chyba trudno byłoby o zamiennik. Z tego, co też widziałem, dokładnie ta sama płyta główna była użyta też w komputerze takim zwykłym, nie takim desktopowym jak ten, tylko w takim zwykłej wieży, w zwykłym towerze. Dokładnie ta sama płyta była używana też w tego typu komputerach. Stąd też prawdopodobnie na przykład mamy tutaj dodatkowe złącze do wentylatorów, chociaż w tej obudowie nie ma takich miejsc na dodatkowe wentylatory, to właśnie w tych większych konstrukcjach mieliśmy możliwość ich zamocowania. Tutaj wczoraj powiedziałem, że jest 24 piny, ale tu mamy zwykłe 20 pin, tu mamy 4 piny, mamy dwa Molexy i jedno złącze floppy. Ile w ogóle ten zasilacz ma watów? Tego nie sprawdziłem jeszcze. Zasilacz ma maksymalnie 160 W, to znaczy na zasilaczu mamy napisane, żeby nie przekraczać 160 W. Wydaje mi się, że ta specyfikacja tych 160 W nie będzie przekraczać, chociaż może być ciekawie z tym, jeżeli bym chciał dołożyć jakąś mocniejszą kartę graficzną. Tu też, co ciekawe, o czym wspomnę, na samym opakowaniu, jak i na samej aukcji mieliśmy napisane, że mam tutaj procesor 2,2 GHz. Gdy wszedłem do systemu, okazało się, że mamy 2,6 GHz, czyli ciut szybciej. Na tym dysku też jest zainstalowany ciekawy program, bo pokazuje nam on specyfikację tego komputera, ale pokazuje nam też, ile maksymalnie możemy włożyć tutaj RAMu i jaki procesor maksymalnie możemy włożyć. I ten program powiedział mi, że możemy tu maksymalnie włożyć procesor 3 GHz i 2 GB pamięci DDR. Chyba, wydaje mi się, tego nie jestem na 100% pewny, że ta płyta wspiera też procesory z HT. Fajnie byłoby taki procesor ogarnąć. Z HT, czyli procesor dwuwątkowy, czyli mielibyśmy jeden rdzeń, dwa wątki, bo tu mamy jeden rdzeń, jeden wątek. Jestem ciekawy, jak ten procesor 2,6 GHz ma się do tego Athlona, którego testowaliśmy tam, no nie pamiętam już ile temu, ale wydaje mi się, że to był jeszcze ten rok. No jakiś czas temu testowaliśmy właśnie Athlona w sumie z podobnego okresu. Ale dobrze, składajmy ten komputer dalej. Może zaczniemy tutaj od dyskietek, gdzie się tu je przykręcało. Tu się je przykręcało. Czy ja je dobrze w ogóle włożyłem? Gdzie tu jest przód, gdzie tu jest tył? Nie, dobrze, przód, przód. O, dobra, teraz spasowały nam śrubki. Dobra, dyskietki mamy przykręcone, teraz gdzie jest taśma IDE? Dobra, mam taśmę IDE od dyskietek. Te taśmy to się nie do końca doczyściły. One są czyste, ale one już są, nie wiem jak to powiedzieć. No tego już doczyścić się idealnie nie da. Próbowałem trochę to szorować, ale też nie chciałem ich tutaj uszkodzić. No i one są jakie są po prostu. Okej, okay, jak ona była tu ułożona? Spróbuję drugą stroną. Prawdopodobnie jakoś tak. Tu je sobie włożymy. Jak ty byłaś ułożona, taśmo? A, dyskietki tam są. Dobra, czyli jednak tu nie była zagięta, tak? Myślałem, że tu są dyskietki, a tu co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale w każdym razie nie są to dyskietki. Dyskietki tam są, a nie wiem, dlaczego myślałem, że tu są. Dobra, to podłączę i spróbuję wtedy to ułożyć. Tutaj nie wejdzie. Czyli to pewnie byłoby po prostu tak na spodzie położone. Przy okazji podłączymy sobie tutaj już zasilanie do dyskietek. No z dyskietek pewnie nie będę korzystał, ale podłączę, może kiedyś się trafi jakaś dyskietka. Mam gdzieś parę niesprawdzonych dyskietek, więc może po prostu kiedyś się przetestuję. Zostały nam tutaj jeszcze takie plastiki, które były zamocowane tutaj, nie wiem jak to nazwać, nazwijmy to na tych sankach, tylko chyba odwrotnie zamocowałem. Tak, tak powinny być. Na początku nie wiedziałem, do czego one służą, ale potem zobaczyłem, że jak się otworzy, to można sobie to zaczepić i wtedy to już mamy w górze. Potem możemy sobie to odczepić
Bardzo proste i fajne rozwiązanie. Może po prostu przesunę ten cały komputer trochę w bok, żeby to było na środku. Bardziej, ok. I teraz jedziemy z dyskiem i z napędem. Napęd to jest napęd firmy BTC. Pierwsze słyszę. Znaczy chyba kiedyś coś słyszałem o tej firmie, ale szczerze mówiąc nie wiem, co to za firma. Jest to napęd niestety CD i to jest chyba, czy to jest nagrywarka, czy to jest tylko odtwarzacz. To jest chyba tylko odtwarzacz CD, wyprodukowany w 2002 roku. Dobra, ale zacznijmy może tutaj od dysku, który jest tutaj na dole. To idzie tak. Jak dobrze pamiętam, nie, to idzie tak. I dysk był włożony w ten sposób. Ok. Zamocujmy może sobie tutaj ten napęd. Nie sprawdzałem działania jeszcze tego napędu. Pewnie będzie on potrzebny. Znaczy na pewno będzie on potrzebny. Ale będzie też potrzebny napęd DVD, więc na razie to, że tutaj mamy CD, jakoś specjalnie mnie nie ratuje. Bo chciałem też próbować kilka gier, które mam na płytach DVD. Chyba Carbon jest na DVD, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, odsunę, bo już mi tam śrubka do niego wpadła. Tak jak wspominałem, chyba Carbon jest na DVD. A skoro na poprzednim komputerze testowaliśmy Carbona, czyli na tym składaku z Athlonem, z podobnego okresu w zasadzie komputerze, no to przydałoby się chyba też i na tym IBM-ie sprawdzić, jak to będzie działało. To już mamy złożone. Teraz potrzebujemy jeszcze taśmy. Założę może od razu tutaj tą rączkę. Dobra, mamy tutaj te taśmy, one też nie do końca się doczyściły dobrze. I tak, jeżeli dobrze pamiętam, to taśma pojedyncza była do dysku podłączona i ona jakoś tutaj była zgięta. Tylko czy dobrze ją wpiąłem? Ona tu jakoś zachodziła. A, tutaj była zagięta. Ok, i tak była wygięta tutaj do obudowy. Nie wiem, czy ona jeszcze tu tak jeszcze była. O, w ten sposób była tutaj ułożona w obudowie. A napęd DVD. Część tu ustawiony na master, czyli tutaj to. I też chyba on po prostu tak był. Dobra, tutaj mamy jeszcze kabel od audio. Weźmy sobie teraz bliżej, może w ten sposób komputer. Kabel zasilania na razie na bok. Kurde, kiedyś z tymi taśmami to naprawdę było troszkę zabawy. Dobra, i teraz się zastanawiam, bo wychodzi mi z tego wszystkiego, że chyba pierwszy powinienem podłączyć. Wychodzi mi z tego, że po prostu tutaj mam czerwone, tu mam czerwone. No, chyba dużego to znaczenia nie ma. Dobra, podepnę tak. Kolorystycznie nie będzie to pasować, ale tak po prostu mi to pasuje tutaj. Nie wiem, czy ja to po prostu dobrze podpinam, ale chyba to większego znaczenia tutaj nie ma. Najwyżej to sobie przepnę potem. Tylko jeszcze może bym podpiął sobie zasilanie do dysku, bo za chwilę to go nie podepnę. Już będę miał problemy z tym. Dobra, muszę odpiąć. Coś tu na mnie wchodzi to, głównie przez te taśmy, ale zaraz sobie zobaczę, dlaczego to na mnie wchodzi i co nam tu przeszkadza. Jeszcze zamocuję może to tutaj. Dyskietki jakoś nam weszły, ale napęd z jakiegoś powodu nam się tu blokuje. Jeszcze może podepnę, póki mam jeszcze możliwość, to audio do napędu. Dobra, teraz to jakoś weszło, ale to chyba tak nie powinno być w ten sposób. A może i w ten sposób było, tylko nie pamiętam. No nie wiem, na razie tak to zostawię. Chyba wszystko mamy już podłączone. Także możemy próbować uruchomić ten komputer i zobaczyć, czy przeżył moje czyszczenie. Dobra, jakoś to tak ustawiłem. Mamy już wszystko podłączone. Mamy monitor, mamy klawiaturę. Monitor w miarę cały widzicie. Podkreślam, w miarę cały. Dobra, i chyba spróbujemy go uruchomić. Ok, mamy zasilanie. Ostatnio komputer sam się uruchamiał, ale teraz chyba już tego nie robi. Próbujemy go uruchomić z przycisku. I komputer się uruchomił. Może na początek spróbujmy wejść do BIOS-u, ustawić datę, godzinę, bo nie wiem, czy ustawiałem. Do BIOS-u, dobra. BIOS jest z 2003 roku. Data jest dobra, tylko godzina jest zła, bo jest 18. Aha, jest 18:43. Dobra, co tutaj mamy ciekawego w tym BIOS-ie? Mamy tu Pentiuma 4, 2 i 6 GHz, 512 MB RAM, 1333 MHz, czyli chyba ten najszybszy jaki był. 40 GB dysk, CD-ROM,
Pisze, że DVD-ROM, ale to podejrzewam, że po prostu tak jest to w BIOSie napisane. Ciekawy napęd dyskietek jest chyba wyłączony. Nie wiem, czy coś ciekawego znajdę. Mamy ustawione 1 mega na karcie graficznej, jeżeli dobrze widzę. Nie wiem, czy to dokładnie o to chodzi. Chyba o to, to przestawię na 8 mega. Tu możemy sobie ustawić kartę graficzną. Tu coś do AGP, nie mamy AGP na razie. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Mikrokod tego BIOSu jest 2022. Mamy tu trochę opcji, ale chyba niewiele interesujących. Szukam jeszcze, gdzie tu jest o właśnie to. Dobra, dysk mamy. Ale dobra, ustawiłem godzinę, także ustawiam F10 i wchodzimy do systemu. Sprawdzimy, jak to wygląda w systemie. Ok, jak widzicie, nie mamy tu normalnego Windowsa XP, bo to, uwaga, jest Windows XP, bo niektórzy jak zobaczą zaraz to mogą się zdziwić. Tylko na razie to ja będę tutaj musiał zmienić tapetę, bo tu jest czyjaś tapeta. Dobra, zmieniłem tapetę. Było to bardziej problematycznie niż myślałem, bo wszystkie tapety oryginalne Windowsa XP zostały usunięte. Jak widzicie, to ten tutaj nakładka imituje nam Windowsa 7, ale to oczywiście Windows 7 nie jest. Zresztą zaraz mogę wam to pokazać, tylko nie mam tu podkładki pod myszkę i to tak trochę średnio się klika. No, co ciekawe, nie mam tutaj napisane, że to jest Windows jakikolwiek, tylko jest Windows JG, nie wiem co to jest, ale w dużym skrócie to jest Windows XP, chociaż wygląda jak 7. Co my tu mamy? Kartę graficzną Intela, kartę sieciową, setkę z tego co widzę też Intela. Procesor mamy Pentiuma 4266 GHz, czyli tak jak w BIOSie było. Muszę jakieś tu znaleźć sobie lepsze miejsce dla myszki. Co tu jeszcze ciekawego możemy zobaczyć? W sumie mogę zobaczyć, jaka tu jest wersja Firefoxa, z którego roku. I mamy tu Firefoxa 29. Ostatnio użyty 11 maja 2014 roku, czyli niedawno było 10 lat, jak ten komputer nie jest używany. Tu mamy ciekawy program, który się nazywa System Info. Pierwszy raz widzę ten program, zazwyczaj korzystam z jakiegoś CPU-Z czy z czegoś takiego, ale tu możemy sobie sprawdzić, że na przykład mamy Windowsa XP, Service Pack 3, teoretycznie aktywowany, chociaż jeżeli to była modyfikowana wersja tego systemu, to nie wiem, czy po prostu ta modyfikacja nie dała nam tutaj tej aktywacji, chociaż jak wspominałem, licencja na, czy właściwie naklejka Windowsa jest na tym komputerze. Na obudowie tego komputera. Przez chwilę myślałem, że mi się coś mieni w oczach, czy rozmazuje mi się w oczach, ale to po prostu coś się tutaj z kablem tym dzieje, VGA. I system był zainstalowany, jeżeli dobrze rozumiem, w 2013 roku, 9 lipca albo 7 września, bo w tym komputerze zauważyłem, że różne daty się potrafią pojawiać. Albo na początku jest dzień, miesiąc, rok, albo jest miesiąc, dzień, rok. Tutaj mamy płytę główną i mamy tutaj na przykład napisane, że maksymalna szybkość procesora to jest 3 GHz, maksymalna ilość pamięci RAM to jest 2 GB. Mamy też na przykład napisane, że mamy 3 złącza PCI i 1 AGP. Fajne informacje tu są. BIOS z 2003 roku. Mamy jeden rdzeń, jeden wątek. Pentium 4. 32 bity. Myślałem, że już te procesory były 64-bitowe, ale najwidoczniej nie. Chociaż tak dla XP-ka wystarczy 32 bity, więcej nie trzeba. Mamy dwie pamięci Samsunga, 256 MHz każda, czyli 512 MB. Jaki tu mamy dysk? Żeby dysk sprawdzić, gdzie musimy wejść tutaj. Dysk mamy, nie wiem jakiego producenta, bo już nie pamiętam, ale jaki on by nie był. Fajnie, że ten dysk w ogóle jeszcze działa, bo większość dysków ID, z jakimi się spotykam, to albo podziała 5 minut i przestaje działać, albo już nie działa. Nie wiem jak będzie z tym dyskiem, ale w dużym skrócie widzicie, komputer działa. Był w pełni kompletny, wszystko w nim było takie jak wyszedł on z fabryki, bo z tego co patrzyłem właśnie w takiej specyfikacji on wychodził z fabryki. Co mnie też cieszy, wszystkie te plasticzki, które tutaj mamy, wszystkie te plastiki, wszystko to jest kompletne. Gdzieś tu też jeszcze był plastik tutaj na okolice tego chłodzenia procesora. O i teraz też widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale wentylator od chłodzenia się nie kręci. Podczas BIOSu ono się kręci, czy chłodzenie jest ciepłe? Chłodzenie jest delikatnie ciepławe, więc faktycznie może jest tam jakiś po prostu czujnik temperatury, który włącza ten wentylator tylko wtedy, gdy jest potrzeba. On nie chodzi cały czas być może, no ale jeszcze to zweryfikuję. Wyłączę może już ten komputer, bo jest nieco głośnawy. Tutaj też widzicie, że jest nietypowy wyłącznik, ale wyłączamy go. Dobra, i co dalej z tym komputerem będzie? No jeżeli chodzi o ten film, to chyba ten film zmierza do końca, bo wczoraj nagrywałem jakieś 50 minut. Teraz widzę, że mam ponad godzinę, więc nie wiem ile to będzie trwało, jeżeli to zmontuję. Ale na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten komputer, to jest wszystko. Wyczyściliśmy go, naprawiliśmy go, złożyliśmy go ponownie. Zobaczyliśmy, że działa, więc można powiedzieć, że sprzętem się zajęliśmy. A wydaje mi się, że w jednym z kolejnych filmów zajmiemy się oprogramowaniem.
Myślę, że włożymy tu sobie jakąś kartę graficzną i sprawdzimy, jak on będzie działał w graniu. Być może sprawdzimy też zintegrowaną kartę graficzną, jak ona tutaj sobie daje radę. Czy ona jest wystarczająca, czy jednak przydałoby się mieć tutaj coś szybszego. Porównamy go może z tym, co to był za procesor z Athlonem z poprzednich filmów. Mam też te pamięci, które miałem właśnie w tamtym komputerze, więc po prostu porównamy go sobie też z tamtym komputerem. Czy Pentium 4 był lepszy? Podejrzewam, że był wtedy lepszy. Ale dobrze, zmierzajmy już do końca. Wydaje mi się, że jak za 30 tam parę złotych to był całkiem niezły komputer i jest całkiem niezły komputer. Wydaje mi się, że patrząc na jego stan, on już długo nie podziała, bo już ta płyta główna nie jest w najlepszym stanie. W sumie nie sprawdzałem, czy takie płyty główne można kupić. Być może można kupić, ale to już jest temat kompletnie na inny film. Tak więc co, ja chyba kończę. Na razie, cześć.